Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Dzisiaj zapraszam Was na krótki film, w którym odpowiem na takie pytanie: od kiedy można nosić dziecko na plecach? Bardzo często pytacie mnie o noszenie dziecka na plecach w chuście i o noszenie dziecka na plecach w nosidle. I teraz w tych dwóch możliwościach będę chciała Wam to mniej więcej wyłożyć, wyjaśnić. Otóż w chuście, w plecaku prostym, w wiązaniu plecaka prostego możemy nosić dziecko od urodzenia. To znaczy wiązanie jest takie w swojej konstrukcji, że dziecko, że de facto noworodka możemy wkładać na plecy. Ale, no właśnie, ja zalecam noszenie noworodków na plecach tak naprawdę tylko przez wprawione w chustonoszeniu mamy. Jeżeli macie doświadczenie, jeżeli to już nie jest pierwsze Wasze dziecko, kiedy potraficie przede wszystkim w dużym uproszczeniu zaufać sobie i zaufać chuście i nosić takiego maluszka na plecach, to jak najbardziej zarówno wiązanie, jak i ułożenie dziecka będą Wam w tym. Znaczy nie będzie to w żaden sposób kolidowało, jeśli chodzi o fizjonomię, fizjologię i ułożenie dziecka na plecach. Przy czym, tak jak mówię, można, natomiast tu duża część odpowiedzialności, właściwie cała odpowiedzialność spoczywa na Waszej głowie i tym, czy macie odwagę, chęć i potrzebę noszenia takiego maleństwa na plecach. Podam Wam taki jeden przykład. Moja bardzo dobra koleżanka ze Stowarzyszenia Śląsk w Chuście urodziła dziecko bardzo wcześnie, myślę tutaj o etapie ciąży. Maluszek był bardzo długo w szpitalu, wypisano go ze szpitala już jako pokaźnego 2-kilogramowego malucha. I tak naprawdę jedynym wiązaniem, w którym on jako 2-kilogramowy malec układał nam się naprawdę ładnie i układał się w sposób no, komfortowy również dla mamy, właśnie był plecak prosty. Więc to dowodzi tego, że jest to wiązanie, które jest dostosowane do tak malutkiego dziecka. Druga sprawa jest taka, że technicznie zawiązanie takiego plecaka nie należy do łatwych. Dlatego znowu wracam tutaj do tego, że bardzo wprawione i doświadczone mamy, często mamy, które są doradcami noszenia i rodzą kolejne dziecko i z ich doświadczeniem jak najbardziej to jest możliwe i to super wychodzi. Natomiast jeżeli jesteś mamą, która właśnie uczy się noszenia, która ma kilkutygodniowe dziecko, nosisz z przodu i zastanawiasz się, kiedy jest ten właściwy moment, żeby zacząć nosić dziecko w chuście na plecach. Pierwszym takim właściwym momentem jest to, kiedy dziecko zacznie Ci sygnalizować, że jest bardzo ciekawe świata i ten świat chce odkrywać no, w trochę innej pozycji. Wtedy warto sprawdzić, czy pozycja na plecach będzie takiemu maluchowi odpowiadała. Jest jeszcze coś takiego, o czym fizjoterapeuci mówią, jako gotowość do noszenia na plecach, bo nie każde dziecko i nie od razu jest do tego emocjonalnie gotowe. Maluchy kojarzą noszenie z przytulaniem się, z słuchaniem bicia serca mamy, przytulaniem się do piersi i nie zawsze i nie od razu akceptują zmianę pozycji. Czasami na chwilę ok i pomału uczymy się tej zmiany pozycji. Kiedy jest ten moment? Różnie, od 4 do 7 tygodnia, miesiąca życia będzie się ten moment pojawiał, czasem 9. Dużo zależy od tego, w jaki sposób będziemy malucha do tego tak naprawdę przygotowywać, jak będziemy siebie do tego przygotowywać. Więc tutaj też można nosić od urodzenia, można nosić od osiągnięcia właśnie tej gotowości emocjonalnej. No i druga, kolejna rzecz, bo to jest gotowość emocjonalna dziecka i ja powiem szczerze, ja często mówię to jako pierwszą w ogóle rzecz, bo zanim zaczniemy dziecko przyzwyczajać do noszenia go na plecach, to my musimy same, my, mamy czy tatusiowie, w zależności kto z Was mota, musimy być przekonani o tym, że chcemy to robić i mamy do siebie i do chusty już na tyle zaufania, że nasza głowa pozwoli nam na to, żeby nie mieć pełnej kontroli nad dzieckiem, bo mamy go na plecach, nie widzimy, tylko czujemy to, co się z nim dzieje, no bo
sorry, nie mamy oczu na plecach, więc nie jesteśmy w stanie widzieć tego dziecka, nie jesteśmy w stanie reagować na każdy jego ruch, więc tu no, dużo zależy od tego, jaka jest nasza też gotowość do noszenia na plecach. I kiedy to następuje? No to w zależności też od naszego fanu i naszej chęci właśnie noszenia w taki sposób i tego, jak bardzo chcemy się tym bawić, jak bardzo chcemy już to dziecko przerzucić, też ma znaczenie na przykład waga dziecka względem wagi rodzica. Jeżeli jest bardzo drobna mama, im szybciej przerzuci dziecko na plecy, tym lepiej dla jej kręgosłupa. Więc to też jest kolejny aspekt. Wszystko to razem sprowadza się do tego, że należy bardzo, ale to bardzo obserwować zarówno siebie, jak i dziecko. I to jest, myślę, taka kwintesencja tego noszenia dziecka na plecach w chuście. Jak to wygląda w przypadku nosidełka? Bo bardzo często o to pytacie, kiedy przerzucić w nosidełku dziecko na plecy? No więc dużo zależy od tego, kiedy zaczynacie w tym nosidełku nosić. Bo jeżeli zaczynacie nosić dziecko wtedy, kiedy już samodzielnie siada, kiedy jest bardzo mobilne, często już dosyć spore, tak naprawdę, na dobrą sprawę, możecie od razu zacząć od noszenia go na plecach. Możecie nosić zamiennie przód, tył i też będzie ok. I to już jest takie najbardziej właściwe. Jeżeli na przykład zaczynacie z dzieckiem mniejszym, gdzie ja wtedy surowo nakazuję kontrolowanie pozycji w nosidełku, pozycji dziecka w nosidełku, to powiem szczerze, będę Wam radziła, co prawda nie ma tu jakiejś przesłanki technologicznej, czy oprócz oczywiście pomijając tą część, o której mówiłam, o gotowości emocjonalnej dziecka do noszenia na plecach, bo dziecko może po prostu jeszcze nie być do tego gotowe, to jeszcze ja zwracam uwagę na to, że żeby po prostu takiego malucha móc kontrolować, to znaczy móc korygować jego pozycję, móc wpływać na to, jak dziecko w tym nosidełku się rusza. Pamiętajcie, że w nosidełku dziecko nie będzie tak bardzo ściśle otulone, jak jest otulone w super dowiązanej chuście. Więc nasz wpływ na pozycję dziecka ma tutaj ogromne znaczenie. Więc ja bym powiedziała tak, można praktycznie od początku, bo to jest tak samo jak z noszeniem w chuście. Natomiast jednak poczekałabym już na pewno do tej pozycji, że dziecko potrafi samodzielnie siedzieć i siadać. I też obserwujcie zarówno siebie, jak i dziecko. Znowu weźcie pod uwagę to, jaką macie budowę, czy na przykład dziecko nie jest na tyle duże, że wchodzi Wam z przodu po prostu w pole widzenia i nie jest to zbyt bezpieczne noszenie takiego malucha z przodu. No i tak jak mówię, kontrola pozycji dziecka. Jeżeli samodzielnie nie siada, to jest bardzo ważne, żeby w tym nosidełku ta pozycja była przez Was dopatrzona, była dopieszczona i jest to po prostu bardzo ważne. Także na plecy można noworodka. Można, jak dziecko osiągnie gotowość, to kilka miesięcy, gotowość emocjonalną. Można tak naprawdę, kiedy my będziemy na to gotowi. W nosidełku również, aczkolwiek tu naprawdę poczekałabym do tego etapu samodzielnego siadania. Z mojej strony to chyba tyle. Jeżeli nie wyczerpałam tematów, to zawsze możecie w komentarzu dopytać. Na pewno odpowiem. Jeżeli będzie to wymagało dłuższej odpowiedzi, pewnie nagram Wam kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. I zapraszam do kolejnych filmów.